Na pewno Państwo zauważyliście, przeżywają nowo otwarcie. Nowo otwarcie związane również z tym dzisiejszym wydarzeniem, które przypuszczam, że po raz pierwszy w tym rozmiarze jest realizowane w tym wspaniałym kulturze. Moi kochani, dzisiaj jest Wasze święto. Drogie Panie, chociaż dzisiaj widzę też bardzo dużo Panów razem z nami, chociaż ja uważam, że jestem niesprawiedliwy. Jest niesprawiedliwe, bo zasługujecie na 365 dni w roku świętowania dla Was, a w tym roku jeszcze macie te dni dla odpowiedzieli 366. Wiesz, co byśmy zrobili, drodzy Panie, gdyby Was nie było? I naprawdę świat był bardzo smutny. Dlatego też u nas mężczyzn mamy taki mały problem, że my co prawda doceniamy to, co robicie, jesteśmy w stanie nawet to wyrazić, ale czasami brakuje nam w tym słów. A to jest tym związane, że rosyjscy naukowcy stwierdzili, że my mężczyźni mamy tylko jedno centrum mowy, a wy macie ich pięć. To znaczy, że w tym momencie, kiedy my mężczyźni zaczynamy coś wyrażać, to jeszcze nam już 5 lat nie wygadamy. I to jest ta różnica właśnie. Dlatego musicie też uwzględnić naszą słabość, która przed Pana Boga została stworzona. Moi kochani, bazarmyce się bardzo często mężczyznom, że nie wykazujemy uczuć. Bo my ich tak dokładnie właśnie nie umiemy wykazać. Bardzo często zwracacie nam, że częściej spędzamy czas przed telewizorem, z pilotem w ręce, z komórką w ręce, z kobietą w ręce. Ale to jest właśnie ten największy nasz problem, który staramy się również rozwiązać. Ale też trzeba przyznać, że w Waszym przypadku, drogie Panie, też nie do końca jest tak kolorowo. Tak przyznam, ostatnio w mojej wiosce, w Polsce, dobra się woda, w takiej mamy kilka miejscowości, jest taki przypadek, że pewien mężczyzna został za oferstwem. I przyszedł lekarz do żony i mówi, niech mi Pani powie, czy Pani nie zauważyła, że Pani mąż dostał zawał serca? A ona mówi, no na tą sprawę nie zauważyłam, bo on ostatnio nie wyrażał żadnych jakichś czułych słów. No i tak to nie wyrażał, że on mówił, że przed samym zawałem powiedział Pani, Zosiu, kochanie moje serce. Także czasami właśnie człowiek ma ten moment, kiedy trzeba wyrazić, to powinniśmy to wyrażać. Ponieważ my tego rzeczywiście nie umiemy do końca wyrażać, dlatego bardzo często korzystamy ze słów, sformułowań znanych wielkich artystów tego świata. I pozwólcie, że nawiążę właśnie do takich wspaniałych słów nawiązujących i opisujących kobiety. A mianowicie Józef Elsner, który tutaj niedaleko w Brodkowie żył, kiedy w swojej operze Echobresie zastanawiał się, jaki byłby świat bez kobiety. Jaki byłby taki głupie zastanawianie się, to jest jasne, żeby był beznadziejny. Ale bardzo fajnie to zdefiniował Luciano Pavarotti, mówiąc, że świat bez kobiety byłby jak poranek na słońce. I to powinniśmy sobie uwzględnić, drodzy panowie, że jest to bardzo istotne. Świetny Fred Asher w swoich webinach zdefiniował bardzo często, że dla mnie ty moja kobieto, jesteś piękna. Chociaż mój kolega, powiem Wam szczerze, uważa, że takim najlepszym lekarstwem na szczęśliwe pożycie małżeńskie jest mówić o swojej żonie, dziewczynie, kochanie, masz rację. Czasami to bardzo często pomaga. Ja ostatnio, jadąc do Opola, słyszałem taką fajną wypowiedź w Radiu Opole. Brzmiała ona między tak, kobieto, ty perło złota, ty perło druga dana przez Boga. Zastanawiam się tam, że brakuje do końca. I gdy zastanawiam się, bo tak jak z tym serwacza na tej wieży w Opolu, który trąbił na raz strzała i przerwał. Więc zastanawiam, co brakowało. I postanowiłem dobrać końcówkę. I ona brzmi teraz tak. Kobieto, ty perło droga dana nam przez Boga, jesteś nam tak tylko miła, a nie wroga, jak nam mężczyzną nie pomyli się droga. Dlatego też w tym duchu tej wielkiej miłości dzisiaj dyrekcja tego wspaniałego, nowego, przez nich zarządzanego Domu Ośrodka Kultury zaprosiła Was na to wspaniałe wydarzenie. I dlatego w tym miejscu pozwólcie, powitajmy na scenie tego mężczyznę, który teraz od niedawna, chyba 2 tygodnie ma przyjemność zawładać tym budynkiem. Jestem przekonany, że niejedno wspaniałe wydarzenie tutaj będzie miało miejsce. Piotr Szafański, zapraszam serdecznie. Witam Was serdecznie. Pan Leonard przedstawił Piotr Szafański, dla tych, którzy mnie nie znają, pierwszego lutego dyrektor tego ośrodka. Cieszę się bardzo, że możemy spotkać się z okazji Dnia Kobiet, tego Waszego.
naszego najważniejszego święta, na pierwszej takiej imprezie zorganizowanej tutaj przez kadrę Bogu. Chciałbym Wam życzyć dużo zdrowia, szczęścia i cierpliwości wobec mężczyzn, wobec nas. Tej cierpliwości jak najwięcej. Myślę, że jestem pewny, że spędzicie tutaj dzisiaj bardzo, bardzo miły wieczór z wieloma atrakcjami i wobec tego, żeby już nie przedłużać, chciałbym jeszcze przywitać wśród nas przewodniczącego Rady Gminy pana Romana Kopuc oraz pozostałych radnych gminy, którzy tutaj wśród nas są. Oddaję głos Leonardowi i życzę miłego wieczoru. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, pozdrawiam też Radę Gminy Opatrzenia. Jestem przekonany, że rzeczywiście Radę Gminy Opatrzenia, która dba o nowe otwarcie tego Domu Kultury, tutaj się Państwo przeżywali w najbliższym okresie wiele niezapomnianych momentów. Moi kochani, a dzisiejszy program jest naprawdę bardzo ciekawy. Staraliśmy się go bardzo mocno zróżnicować. Będzie krótka przerwa, po to, żeby się Państwo mogli się wygłosować tym, co zostało dzisiaj na stole przygotowane, ale również tą piękną wystawą 4 pory roku. Oprócz tego w przerwie będzie również możliwość, może nie skorzystania bezpośrednio od masażu, ale powiem potem, o co chodzi. A teraz przejdźmy bezpośrednio do części muzycznej. Te trzy piękne panie, które tam idzie w czerwieni, przyjechały z województwa śląskiego, a pasjonato, tak się nazywa ten zespół, który właśnie gra nowoczesne melodie popowe, instrumentalnie na skrzypkach. Jestem przekonany, że zawładną dzisiaj waszym sercem. A przedstawiam się sam przed Państwem, a pasjonato!
Ja mam taki zwyczaj, że właśnie lubię trochę wejść w te osoby do środka i zobaczyć, co się za nimi kryje. Znaczy, na pewno ja jeszcze nigdy nie widziałem, ale ja to wiem, że to są dwie siostry. Tylko pytanie, czy są jednojajeczne, w sensie bliźniaczki, czy też nie? Tak, bliźniaczki nie mają. Proszę bardzo, to już mówię, to bliźniaczki nie mają. Rozumiem, że tutaj związku rodzinnego nie ma żadnego. No jednak nie ma, jednak nie ma. No to myślę, że to jakoś, bo ja tak to dobrze. To powiedz mi, skąd to się tak wzięło ten talent u was? Czy to u was jest talent rodzinny, że gracie w rodzinie? Myślę, że gdzieś tam to zamiłowanie do muzyki zawsze od nas było w rodzinie. Nasza mama też dla nas szkodza. U Pauliny też i tata jest muzykiem, siostra starsza, więc gdzieś tam ta miłość muzyki zawsze u nas była. Rozumiem, ale słyszałem się, że planujecie zamiast muzyki pójść do zakonu i zostać siostrami tak nie wiem. To była tajemnica, bo przeprowadziłem taką tajemnicę wielką. Ja tak szczerze powiedziawszy, ja sobie tak wyobrażam, jakby się tak zagrałem właśnie na ślubie Ave Maria, coś takiego jest? Myślę, że tak. Bardzo często gramy na ślubach w kościołach, gdzieś tam na mszach Ave Maria, Canon, Paterbela i wszystkie inne klasyki. I wtedy też powiem przy moim składzie, w kwartet się zwiążą, aby było jeszcze pewniej i pełniejszym brzmieniem. Powiedzcie mi takie wasze największe doznania, któreście miały w ostatnim waszym czasie występowałyście. Słyszałem, że się wczoraj był Trumpa, w Ameryce występowały, dzisiaj rano był Angie Merkel, a jutro jadę jeszcze do Pałacu Prezydenckiego do Warszawy, o czym nie wiecie wszyscy, ale ja już to wszystko wiem. Takie największe wasze doznanie, powiedzmy, co to było takiego wow. Szczerze mówiąc, powiem, że takiej naszej dłuższej działalności ciężko wygrać, chociaż mi na przykład bardzo zapadło w pamięci granie na lotnisku dla Straży Granicznej. Tak, to było coś niebywałego, bo ja nigdy nie byłam na lotnisku od zaplecza, a jeszcze mogliśmy podwiedzać i dotykać różnych rzeczy, które te cywile nie mogą dotykać. Także miałam się super okazję nagrać na lotnisku. Rozumiem, że pani dotknęła urzędnika absolutnego. Czy te relacje pozostały trochę dalej i one się rozwijają?
treściwe i które można było zapoznać się. Po pierwsze, z tym, co nam do kultury proponuje, czyli wspaniałą wystawę przedmowę roku, czyli nasze miski tybetańskie, które naprawdę wywołały bardzo duże zainteresowanie wśród Państwa, są tym, co będzie można w przyszłości również tutaj korzystać. Ale to jest wspaniałe jedzonko, które zostało się dla Państwa przygotowane. To były trzy takie główne atrakcje związane z tą drugą przerwą 20-minutową. A przed nami następna atrakcja wielka dzisiejszego południa. Człowiek, który jest związany bezpośrednio z Włochami, ciepłe klimaty, słońce, ale ta jego miłość dla Polski, bo się pojawił w Polsce po raz pierwszy w 1998 roku, to ona właśnie jest w tym okresie związana, kiedy poznał dziewczynę z tą, zakochał się z niej i po 8 latach wrócili do Polski, by razem tutaj sobie żyć. Człowiek, który rzeczywiście jest wspaniałym adoratorem płci pięknej, dlatego też na dzisiejszy zaprosiliśmy go tutaj na dzisiejsze wydarzenie. Tylko muzyka to jest ten program, którego szczególnie rozpoznawany w roku, a dzisiaj jestem przekonany, największe włoskie utwory w jego wykonaniu spowodują u Państwa wiele wspaniałych wspomnień. Moi kochani, przed Państwem Daniel Doris! Buonasera, buonasera, dobry wieczór, dobry wieczór, witamy serdecznie. Grazie, grazie, grazie. O, widzę, fajnie dziewczyny tutaj są. Ciao, Leonie, grazie. Scena 360, bardzo pięknie. Prego Państwa. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono italiano. Italia mi spaghetti a me, è un partigiano come presidente, ho la volata sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Marina, Marina, ti voglio più
kraj, oj tam no, 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 obywatelem zora. Pero por ley, por cada vez.
Lata 80, kiedy gadałem do mnie